Witam wszystkich serdecznie w nowej serii na moim kanale, jak widzicie z gry Life is Strange, która już ma swoje lata, ale postanowiłem ją w końcu nagrać. Dawno nic nie nagrywałem, więc pomyślałem, że zacznę sobie właśnie od Life is Strange i pomału będę sobie to nagrywał. Life is Strange będzie taką serią bardziej weekendową, czyli piątek, sobota, niedziela, przynajmniej tak się postaram dawać odcinki i raczej będę nagrywał je na zapas, żeby mi nikt nie spoilerował, bo wiem, że można tutaj zaspoilerować niektóre rzeczy, więc postaram się troszkę nagrywać. Jak widzicie, jest już sobie spolszczona gra i zaczynamy nową grę bez zbędnego przedłużenia. Pogadamy sobie już, jak się wszystko rozpocznie. Ja sobie troszkę popatrzyłem, jak te ustawienia wyglądają. Mam nadzieję, że wszystko będzie się fajnie nagrywać. Tak, już to sobie czytałem, już to widziałem, że nasze wybory będą miały konsekwencje w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Czyli pewnie efekty motyla będą. Czyli co, mamy iść, tak? Okej. Okay. Patrzę sobie sterowanie, bo musiałem trochę poprzestawiać sobie czułości myszy. Trochę chyba mam za głośno, czekajcie. O jedną kreskę sobie ściszę. A mogę biegać? Tak średnio widzę. Ale to tornado, nie powiem. Ładne, ładne. O, mamy skarb. Tam jest czacha. A idziemy do czachy? Halo. Tak, ja zamiast się chować i uciekać, to podziwiam tego. Co tu się dzieje? O wiem, usiądziemy sobie na ławeczce, pooglądamy. O, chyba miała taki sam pomysł jak ja. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Rzeczy mają LPM, przyciągnij w kierunku spójrz i pójść LPM, by przejrzeć się zaraz. Ale jestem ciekawy, co mówi o tej Arbus. Dobra, spójrzmy. I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victor. Przytrzymaj LPM, przyciągnij w kierunku spójrz i pójść LPM. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Aha, to pewnie jeszcze się tamten tekst załadował, okej. Wróć. But a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat.
which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Czasami też lubię. Shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous. I do love my analog camera. Early examples of that. I should take a quick picture now. Pesky kids love so much. And I have to get my daily selfie quota. Wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie expression. My little camera bag is battered, but still kicking. So if anybody wants to question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. Dobra, kazał zrobić selfie, to sobie zróbmy to selfie. I bet you thought I'd talk all the way until the bell. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. No mówiłeś o selfie, to zrobiłem to selfie w końcu. Wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as tak? You all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Pan ty pyta mnie? Wiedziałam. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victor. Sad face. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him. If anybody else looked at this, what would they think? Strona 8. Ale zacznijmy może od pierwszej? Nie wiem. Aha, prolog, dobra. Max, Jefferson, Kate, Victoria. Ja coś niecoś wiem troszkę o, jeśli chodzi o tego, o Life is Strange, ale nie wiem jakich wyborów trzeba dokończyć i tak dalej. Wiem mniej więcej o co chodzi i tak dalej, ale nie do końca, więc to będzie ciekawe odkrywać to samemu. A, czyli tutaj jeśli jesteśmy w szkole, to mamy Blackwell Academy, tu mamy zdjęcia jakie są w niej, okej. Okay. SMS-y, tata, Kate, mama, Warren. Wspaniałych 18 urodzin, jesteś już dorosła, ale dalej będziesz naszą małą córeczką. Sprawdź swoje konto bankowe, nie rozpuść wszystkiego od razu. Okej. Okay. Gdzie tu wracamy, tu? A nie, tu wróć. Kate. Max, masz czas? Zawsze wszystko gra, wyskoczymy później na herbatę? Jasne, mam czas po 16, nara. Aha, czyli jesteśmy z Kate? Tak, Kate na 16 mówienie, okej. Okay. Skanem przegą Maxil, nie możemy mówić, że to już 18 lat, buziaczki, spoczko, Warren. Aha, dobra, patrzymy. Pójdziemy na kawę po szkole, bo potrzebuję wymówki, żeby się nie uczyć. Błagam, tylko sprawdź Necromantic na moim pendrive. Okej, szalona Max, wysadźmy coś. Czekaj, muszę kłócić na test fizy, jak mamy coś wysadzać, musimy zmierzyć prędkość. Nie ignoruj tej wiadomości. Mogę odpowiedzieć? In your textbook, or even if anybody else looked at this, what would they think? Dobra. Podobają mi się te grafiki, są fajne. Tu jest fajna, tu fajnie to zrobione jest. 10 lipca 2013, gdy słowa prawie widzielibyście prawdziwe rave, mimo że nigdy na nim nie była.
Ale kogo to obchodzi? Dostałem się do Akademii Blackwell. Nie spodziewałam się, że tak zareaguje. W końcu kiedyś tu mieszkałam, ale po zobaczeniu pisma wręcz poczułam, jak serce mi wali. Myślałam, że napiszą coś w stylu przykro nam, ale dzięki za wspólną zabawę. Musiałem chwilę odczekać przed przeczytaniem wiadomości. Pewnie miałam nacieszyć się ostatnią chwilą błogiej niż wiadomości. Chyba zaczęłam, przepraszam, krzyczeć, gdy przeczytałam gratulujemy. Mama płakała, tata się śmiał, są tacy dziwni, ale cieszą się, no i mam ekstra fundusz, bo nie muszę na moją naukę wydawać ani grosza, a to oznacza nowe ciuchy i jeśli się uda, nowego laptopa, no i muszę sobie dalej powtarzać, że idę do akademii. Tak, strona druga. Tam był 10 lipca, teraz są 18 sierpnia. A więc tak, wyjeżdżam z Seattle i wracam do Arcadia Bay. Zwykle szuka się szkoły jak najbliżej domu, chyba robię podobnie, tyle że w tym domu nie mieszkałam już 5 lat. Ze wszystkich szkół fotograficznych wybrałam tę w małej mieścinie, z której tak bardzo chciałam wyjechać. Może podświadomie chciałam wrócić, żeby przekonać się, czy Chloe dalej chce się ze mną przyjaźnić. Szkoda, że nie wprowadziła się z nami do Seattle. Wyprowadziła. Pasowałaby tam jak ulał. Kiedyś bawiąc się w piratów z naszych pokojach i w lesie traktowałyśmy to miasto jak krainę z bajki, pełną skarbów i przygód, krainę z kawiarni na dodatek. Ale jeżeli Seattle to wcale nie bajka, au contraire, nie wiem co to znaczy i czy to się tak czyta. Akademia Gold wydaje mi się teraz znacznie bardziej egzotyczna niż jakiekolwiek inne miejsce. Nauka fotografii pod przewodnictwem Marka Jeffersona. Ach, serduszka i kwiatuszki. No i będzie tam masa ludzi z całego świata. Nie będzie jak w liceum. Tam nie miałem dobrego kontaktu z klasą ani chłopakami. Cieszę się, że mam tu kilka świetnych przyjaciół, ale czas już ruszać w drogę. Może to jednak Arcadia Bay okaże się tą krainą pełną skarbów i przygód, której tak silnie uszukałam. 25 sierpnia 2013, ale kosmos, nie zdawałam sobie sprawy, ile gratów musiałam ze sobą wziąć, dopóki nie zaczęłam się pakować. Rodzice trochę za bardzo przeżywają mój wyjazd. Przyłapałam mama, jak płakała, gdy pakowała moje koszule. Przez to chciało mi się ryczeć jak małej dziewczynce. Nie opuszczać Seattle. Zamiast pakować się, wolałabym spalić wszystkie ciuchy, wyjść na miasto i kupić zupełnie nowe coś. Choć tych starych ciuchów to prawie nie ma. Nie będę tam znała nikogo oprócz Chloe, a kto wie, jak bardzo się teraz różnimy. Mogę obciąć włosy, zrobić tatuaż, piercing, może umówię się z jakimś uroczym Francuzem lub Włochem z wymiany. Mogę robić co chcę, dopóki nikt mnie nie nakryje. No i będzie tyle szans na to, by zaprezentować umiejętności fotograficzne. Przez to trochę się boję, ale też cieszę. A wtedy nie chce mi się już płakać. Dostaję gęsiej skórki, jakby wyczuwając, że świat staje przede mną tworem. Nie mogę się doczekać wyjazdu. Po prostu chcę, żeby w Blackwell było inaczej. Blackwell. 2 września, godzina 7 minut po północy. Mój pierwszy wpis z własnego pokoju, w noc przed moim pierwszym dniem w Blackwell. Odkąd tu jestem, nie miałam ani chwili napisania, ani robienia zdjęć. Moje graty walają się po całym pokoju, ciasnym, co prawda, ale własnym. Nie mogę się doczekać, aż go urządzę. Pokryję ściany zdjęciami, zdążyłam poznać kilka dziewczyn z piętra, choć dalej zapominam ich imion, wiem już z kim da radę się zaprzyjaźnić, a z kim nie. To baniec przyzwyczaja się do nowej szkoły w momencie, gdy w końcu znalazłam przyjaciół w Seattle. Ale teraz jestem tutaj, na początku nowego życia, słodkich snów. 3 września. Blackwell jest do dupy, miałam tak szybko nie narzekać, ale kurde, dzień zaczął się jak pierwszy dzień świąt. Tak byłam nabuzowana przed początkiem tego nowego życia, że nawet nic mi się nie przyśniło. Nie wiedziałam, co się ubrać, więc założyłam, co leżało na podłodze. Nie potrafię szybko wspamiętać imion i twarzy, ale zapamiętałam jakieś Kate, Brooke, Taylor, Alice. Jak mogłabym zapomnieć o Victoria Chase? Bogata, modna, uprzywilejowana. Potem jak patrzę na moje zroszone ciuchy, od razu widać, że już mnie osądziła. Tak jakbym do Blackwell przyszła na konkurs piękności. Może przesadzam, ale wydaje mi się, że Wiktoria chciałaby, żeby życie w szkole wyglądało jak jej prywatne reality show. Nie ma lekko, zwłaszcza dodając do mojego awersję do społeczeństwa. Myślałem, że będzie łatwiej, ale narzekam. Nie chcę się na co dzień użalać. W porannej mgle kampus wygląda niesamowicie. Uwielbiam kamienne schody i ceglane mury Blackwell. Wszystko tylko czeka, żeby być sfotografowanym. A właśnie, dziś przynajmniej jedno było dobre. Zajęcia fotografii z panem Jeffersonem. Ach, napisałabym więcej, ale niestety, drogi pamiętniku, nie mam już sił. 4 września. Ale mi zadali do domu, mogliby chociaż dać świeżakom jeden dzień na aklimatyzację, żeby udowodnić, że wcale nie jestem takim nieudacznikiem. Zakolegowałam się dziś na fizyce. Nazywa się Warren Graham i jest strasznym nerdem, do tego to brunet z poczuciem humoru. Zachowuje się, jakby wszystko wiedział, ale faktycznie ma ogromną wiedzę. Wymienił kilku fotografów, o których nie słyszałam. Dałam mu swój numer, będzie dobrym partnerem do nauki lub chociaż przyjacielem. Przydałby mi się choć jeden. Myślałam, że bycie pełnoletnią oznacza brak takich szczeniackich problemów. Myliłam się.
Przynajmniej poczytam ust o sławnych fotografach. Jefferson zadał nam masę materiału do czytania, ale akurat tego naprawdę lubię się uczyć. Jefferson jest na mega wyluzowanym człowiekiem. Nie stara się być zbyt ekstrawagancki, mówi co myśli, chce byśmy zachowywali się tak samo. Prawdziwy geniusz, chce go za męża, żarcik. Te lekcje wynagradzają moją aspołeczność. 15 września, padam od zadań domowych na banku. Nauczyciele oceniają nas tak surowo, żebyśmy nie czuli się wyjątkowi, ale Victoria Chase i jej snobistyczne pomocnice wciąż zachowują się jako goście honorowi. Z facetami nie jest lepiej. Nathan Prescott to istny męski klon Victoria, a jeszcze większą ilością, z jeszcze większą ilością kasy i pozerstwa. Jego rodzina mieszka w mieście od zarania dziejów, słyszałam o niej jeszcze jako dziecko. Prescottowie hojnie dotują szkołę, więc Nathan zachowuje się, jakby Blackwell faktycznie należało do niego. Wczoraj podczas zajęć położył na ławce nogi i zaczął się smsować, a nauczyciel w ogóle nie zareagował. Mnie by zawieszono, ale on i Victoria należą do tej głupiej elity klubu Vortex, który organizuje słynne imprezki. Miło jest być królem i królową. I chcę wszystkim cisnąć, w sumie to lubię. Kate Marsh mieszka na końcu korytarza i jest ze mną na jednych zajęciach. Jest taka ładna, a przy tym miła i przyjacielska. Przez to jest znacznie piękniejsza od tych wywok typu Victoria, która myśli, że uroda to tylko twarz i ciuchy. No i proszę, już zaczynam grać w te ich durne gierki. Basta! 23 września, w końcu zrobiłam kilka zdjęć kampusowi. Było idealnie niebieskie niebo, ciągle zapominam, jak świetnie się czuję, gdy zrobię zdjęcia po kilku dniach obijania się. A propos, pan Jefferson powiedział nam o konkursie fotograficznym, zwyczajni bohaterowie, w których mamy wziąć udział. Zwycięzca poleci do San Francisco i zyska niezłą popularność. Mamy oddać po jednej fotografii. Właśnie dlatego chciałam uczyć się w Blackwell i oczywiście jestem tym przerażona. Na szczęście mam jeszcze kilka tygodni. Zapisy kończą się w październiku. Jeszcze będę miała okazję na stres i zwlekanie z oddaniem pracy. 30 września. Sama nie wiem, czy kocham to miejsce, czy go nienawidzę. Staram się jakoś ogarnąć przedmioty ścisłe. Ani mnie one nie obchodzą, ani ich nie rozumiem. Dobrze, że mam Warrena. Szkoda, że nie mogę go sklonować, żeby mnie zastąpił. Pan Grant jest o wiele bardziej spokojny niż jej zajęcia. Dzięki niej fizyka cząstek elementarnych nawet jakoś łapie. Uwielbiam, jak ciągle porównuje naukę ze społeczeństwem. Widać, że życie to jej pasja. Czego nie można powiedzieć o niektórych z nas, ale próbuję jej nawet zadaję pytania zamiast chować się z tyłu. Jak dobrze, że nie tylko ja tu jestem odludkiem. Od jak dużej ilości zadań domowych próbujesz uciec? 1 października. Październik, mój ulubiony miesiąc i ulubiona pogoda. Uwielbiam patrzeć, jak liście zmieniają kolor, stają się małymi płomykami. Jednak wciąż jest za gorąco. Dzięki globalnym ocieplenie. Więc płaszcze, swetry i horrory muszą jeszcze poczekać. Horrory? A, dobra, już wiem, o co chodzi. Kate pożyczyła mi październikową krainę Raya Bradbury'ego. Praktycznie nie czytałem wcześniej jego książek. Cofnięcie mojej licencji nerda przez Warrena uratowało jedynie moja kopia Battle'a Royale'a, ale idealnie opisuje mało miasteczkową jesień. Ostatni raz halloweenowy kostium zakładałem z Chloe, w albumie wciąż mam zdjęcia. Muszę znaleźć jakąś prawdziwą halloweenową imprezę, żeby choć trochę się uspołecznić, albo impreza pływacka Vortexu. Mam nadzieję, że poczuję się tam jak ryba w wodzie, aleś żartowna, Max. Przynajmniej próbuję wydostać się z mojego kokonu. Nie oczekuję nagłych zmian w moim życiu po kilku tygodniach w Akademii Blackwell, jak mawiają moi rodzice. Mam czas. Aha, i tutaj mamy opisy poszczególnych osób. Okej. Okay. Dobra, ale może już nie będę czytał, bo widzę, że na samo czytanie pamiętnika zeszło sporo czasu, chociaż obstawiam, że czytanie tych wiadomości i tak dalej będzie przydatne pod tym względem. Że może nam się to przydać do podejmowania decyzji. Tutaj mamy jakieś rysunki, ale są nieklikalne. Może mamy coś z tym zrobić, że... Że Rachel Amber Love Forever, że mamy jakoś, nie wiem, na przykład kogoś na desce uchwycić, tutaj powinno być to zdjęcie, tutaj jakąś tablicę, tutaj coś zbitego. Dobra, ale nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra, wróćmy do zajęć. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Nie uczyłaś się ostatnio i to dlatego. Victoria doesn't waste a second kissing ass.
Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, that was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Nie wiem, czy mogę używać, czy nie, czy to będzie dobre, czy I też love nie. Seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Pobywanie, czy Grant umarł? Najnowsza praca Marka Jeffersona. 10 powodów, by założyć skrzynkę mailową. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Czytaj. Droga Kate, uwielbiamy twój pornofilmik Akademia Blackwell. Hi Kate. Oh. Hi Max. Chyba się nie zawstydziłam. Jesteś dzisiaj cicha. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. To nie chciałeś dzisiaj z nami to wyskoczyć? Sure. Looks like somebody was already working on this. Cool. Dobra, Wiktoria jest bardzo zajęta. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Dobra, chodźmy. O, wyryte znaki. This might make a cool shot. No, to chyba mam to, o czym mówiłem. Że muszę szukać tych z rzeczy. Tab dziennik, okej. Okay. O właśnie, czyli miałem rację. Czyli mieliśmy znaleźć Rachel and Amber Forever, czyli to faktycznie złamana deska. Zdjęcie czego tu jest? Tu jest włącznik. Aha, jakieś lustro odbite i zobaczenie tego. Wiewiórka pijąca kole. Tu jest jakiś człowiek, czy to jest Jefferson, czy ktoś inny? Ktoś inny ją stawiał. Tablica jakimiś, właśnie wybite. Zachód słońca. Ptaszek i kampus, okej. Okay. Czyli dobrze, że tu wszedłem i jednak przeglądałem te rzeczy. Aha. Dobra, to sobie przeczytam później, bo faktycznie, to mi, chociaż powinienem teoretycznie teraz przeczytać, bo na przykład jeśli bym chciał z Kate, Jeffersonem lub Wiktorem wejść teraz w konwersację jakąś, to dobrze by było o nich wiedzieć, tak, co i jak. Fotografem zawsze oglądałem świat przez te, może mój sposób czegoś przeglądu. Co to? Aha, pod wpływem chwili, nieważne czy to śmieszne, czy nie, przecież nie jest. Aha. I nie spotkać. Mam teraz 18 lat, prawdziwa pewna. Aha, mimo że nie czuję się też dojrzała, nie mądra, jestem gotowa. Okej. Okay. Dobra. Jefferson jest jednym. Gotyk z Art Deco? Aha, dobra. Ja też w sumie lubię bardziej chyba analogowe niż cyfrowe zdjęcia, chociaż cyfrowe łatwiej jest przechowywać. Okej. Okej. Okej, okay, no udało nam się zaprosić ją na herbatę, ale odmówiła.
Dobra. I teraz nasza Victoria. No, dla mnie też francuski jest troszkę problematyczny w wymówieniu. No, ale nigdy się tym językiem nie zajmowałem, więc nic dziwnego. Dobra. To poznaliśmy trochę wiedzy. Nie no, na razie wychodzić nie będziemy. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Ale fajnie. Lubię takie zdjęcia. Znaczy, no, jakby były bardziej wyraźne, prawdziwe, no to tym bardziej by mi się podobały. You can never escape the lighthouse here. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Dobra. Możemy sobie pogadać, nie? A pan Jefferson, spójrz. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. No w końcu z twoim idolem, tak? No co, rozmawiamy z nim, czy nie? Czy uciekamy po prostu stąd? Jeszcze zobaczył, co jest za gablotami. So cool that we can check these out anytime. The decisive moment by Henri Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good. This is definitely where cameras go to heaven. Oh, so cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Analogowe czy cyfrowe? No z cyfrowymi ja raczej lepiej, łatwiej pracować. Zawsze można jakąś obróbkę zrobić. Dobra, rozmawiajmy z nim. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Muszę. Do I have to? I just... Don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Okej, okay. To nam dogadał, czyli jesteśmy wschodzącą gwiazdą. Co, wychodzimy? Czy kończymy odcinek? No, w sumie by wypadało kończyć odcinek. Ale zobaczmy, co się stanie z drzwiami, bo ja nawet nie wiem, jakie zapisy są tutaj robione. Czy one są, jak ja wychodzę, czy w jakichś punktach na przykład. Właśnie widzę za drzwi, to się zapisze. A, mamy zapis, czyli faktycznie. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class, it's so fucking boring. Oh, logo Square Enix. Square Enix. She's so fucking shy. Tak. Włączenie muzyki i wyciszenie się. Najlepsze co może być. Life is Strange, yes! Epizod pierwszy po czwarka. Widzę, że mamy trochę rzeczy tutaj do
przejrzenia. Mam być w tamtą stronę do łazienki, tak? Okej. Tędy mogę wyjść też, czy nie? Nie, gra mi zabrania. Courtney i Keylor możemy sobie potem spojrzeć. Dobra, ale to zrobimy już w kolejnym odcinku. Dzisiaj ja i Max się żegnamy. Znaczy, ja będę oczywiście nagrywał dalej, żeby nie było, ale odcinek na dzisiaj się właśnie kończy. Więc ja dziękuję wam wszystkim za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku Life is Strange. Mam nadzieję, że się podobało. No i jak zwykle życzę wam miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy oglądaliście. Pa, pa!